Krzysiek obiecał, że pokaże nam, jak samodzielnie sprawdzić zawory sterujące fazami rozrządu w silniku TFSI. Ich awaria to częsta przyczyna wyrzucania przez komputer masy błędów. Nowy elektrozawór działa w taki sposób, że kiedy go odwrócę, to cycek musi wylecieć sam, samoczynnie. Czyli kiedy go odwrócę z powrotem, ma się schować. Ma latać jak tak, ja to sobie tak mówię, tak zwana szmatka luźna. Tak ma latać ten fazator i nieważne, czy on jest zaolejony, czy nie, ma tak chodzić. Natomiast fazator, który mamy tutaj, używany, nie wyskakuje w ogóle. O, jak pukłem, to wyskoczył i nie chowa się. I znowu, jak puknę, to wyskoczy. Nie robi tego. Co robi ten? Ten jest 100% zepsuty. Przycina się i w sporadycznych wypadkach powoduje łapanie litanii błędów dotyczących wypadania zapłonu. Sam wałek zmieniający fazy chodzi natomiast leciutko. Wymiana fazatora powinna załatwić sprawę. Pozostaje jeszcze sprawdzić drugi talerzyk, bo w tym silniku fazatory są dwa. Jeden od zaworów ssących, drugi od wydechowych. Znajdują się obok siebie. Zobaczmy, jak ten wygląda. Uwaga. Proszę bardzo. Mamy i fazator dolotowy, i... Ło! Ten to jest uszkodzony. Ten to w ogóle się zacina bardzo mocno, także nie ma dyskusji. Obydwa fazatory są do wymiany. Jak widać, możecie to naprawdę samodzielnie zdiagnozować dokładnie ten sposób, który tutaj pokazałem. Fazatory to jest koszt około 300-350 zł za sztukę, także nieduży koszt w stosunku do tego, co można by tutaj generować, myśląc, co jest przyczyną wypadania zapłonów, bo często się spotkałem z tym, że gdzieś warsztaty samochodowe, nie chciałem powiedzieć tak słowa, nieudolnie diagnozują tą przyczynę i potrafią nawet wymienić wałki rozrządu z fazatorami. To są koszty w tysiącach złotych, a tutaj, jak widzicie, 40 minut pracy, 600-700 zł wymienione i wóz będzie jeździł jak nowy. Oczywiście plus 300 za robociznę. Za fachową wiedzę należy się uczciwa zapłata.